magazyn sportowy Arena Centrum. Arena Centrum. Radiowy magazyn sportowy Arena Centrum, Andrzej Blachaczek. Witam serdecznie. Dzisiejsza audycja w całości poświęcona będzie lidze siatkówki kobiet, a w szczególności drużynie wicemistrza Polski Developers Skyres Rzeszów. Gościem audycji jest trener Bartłomiej Dąbrowski. Panie trenerze, witam serdecznie. Witam, witam, dzień dobry. Na początek pytanie dość oczywiste. Jak u pana ze zdrowiem, jak ze zdrowiem w sztabie, jak ze zdrowiem u zawodniczek? No dziękuję, nie narzekam, natomiast z każdym dniem coraz gorzej, jeżeli chodzi o to zdrowie psychiczne, bo siedzenie w domu dla ludzi, którzy żyją dość aktywnie i większość życia spędzili uprawiając sport albo na hali sportowej, albo robiąc cokolwiek w sporcie, jest to bardzo ciężkie. Natomiast ja mam o tyle szczęścia, że mieszkam na małej wsi między Piotrkowem Trybunalskim a Bełchatowem, otoczonej lasami iglastymi, także chodzę na długie spacery i co drugi dzień biegam przed śniadaniem, także aż tak bardzo nie mogę narzekać. No co do zdrowia zawodniczek i sztabu, to z tego co mam informacje, to wszyscy są zdrowi i ich rodziny również, także to jest najważniejsze. Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważna informacja, bardzo pozytywnie zaczynamy więc ten dzisiejszy magazyn Arena Centrum. Panie trenerze, ja pozwolę sobie to pytanie zadać raz jeszcze w kontekście decyzji, która została podjęta przez zarząd PLS-u. Jeśli możemy wrócić nawet do naszej wczorajszej rozmowy, panie trenerze, ja zapytam, jak ze zdrowiem w kontekście tej decyzji? To na pewno serce boli, natomiast też musimy sobie zdawać sprawę z sytuacji, jaka ma miejsce na świecie, w Europie i w Polsce, także no, zdrowie w tym momencie jest rzeczą absolutnie nadrzędną i musimy o nie dbać. I dbać o zdrowie zawodników, trenerów, kibiców i myślę, że ta decyzja Rady Nadzorczej Ligi jest jedyną słuszną tak naprawdę, więc o ile ze sportowego punktu widzenia być może jakiś tam lekki niedosyt jest, bo nie tak sobie wyobrażaliśmy ten koniec sezonu, to myślę, że trzeba patrzeć na to troszkę szerzej i ze zrozumieniem podejść do tej decyzji. A więc właśnie, serce boli, czyli rozumiem, że i sztab, i zawodniczki, i pan, panie trenerze, oczekiwał czegoś więcej. Byliście gotowi na skuteczną, mocną walkę o tytuł mistrza Polski. Zabrakło bardzo niewiele, bo nawet patrząc na tabelę, to jest jeden malutki punkcik, który dzielił was od tytułu mistrza Polski. No tak, to prawda. Aczkolwiek myślę, że chyba każdy z zespołów i każdy z klubów jest w jakimś stopniu rozżalony tym, że tak kończymy sezon. Myślę, że nawet i chemik Police nie chciałby triumfować w takich okolicznościach, bo jednak odbieranie medalu przy pełnej hali i po pięknym meczu jest chyba bardziej satysfakcjonujące. Tym bardziej, że znam jakby ludzi pracujących tam, wiem jak ambitne są to postacie, także myślę, że nikt w zespole, żadnym chyba ligowym nie może być do końca zadowolony. No, pierwsze dwa miejsca na pewno nie podlegają tutaj żadnej dyskusji, bo to są drużyny, które zdobyły prawie maksymalną liczbę punktów. Przypomnę, Chemik Police punktów 60, Developers punktów 59 i panie trenerze, to już tak patrząc też w statystyki setowe, to nawet możemy powiedzieć, że nie tyle brakło jednego punktu, co brakło nawet dwóch setów, bo jeśli przeliczymy sobie tą wzajemną konfrontację między Chemikiem a naszą rzeszowską drużyną, to gdyby to spotkanie, gdybamy sobie w Rzeszowie zakończyło się nie zwycięstwem 3-0 dla Chemika, ale zwycięstwem 3-2, mistrzem Polski byłby Developers. No tak, ale to myślę, że możemy to jeszcze bardziej rozłożyć. Myślę, że może brakło jednego seta w meczu chociażby z Legionowem w Legionowie 3-2, czy jednego seta w meczu w Bydgoszczy, gdzie też wygraliśmy 3-2, czy może innego rozegrania w meczu Bydgoszcz-Police. No takie jest życie i taki tak jest sport. No jakby ciężko gdybać, no tak się ułożyła tabela, jest to tylko jeden punkt, albo tylko jeden set, albo tylko jedna piłka. Niemniej no tak w życiu i tak w sporcie bywa, że ta jedna piłka decyduje o późniejszym mistrzostwie bądź nie. Tak, i myślę, panie trenerze, że bardzo podobne odczucia są w Legionowie, gdzie Legionowi też jednego punkcika zabrakło do brązowego medalu. To jest co prawda największy sukces tej drużyny, jeśli chodzi o rozgrywki w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale myślę, że Legionowo miało apetyt co najmniej na brąz, tak jak Developers miał apetyt na tytuł mistrza Polski.
No tak, to myślę, że tak. No, natomiast tak jak mówię, no sytuacja jest jaka jest i musimy się z nią pogodzić, się w niej odnaleźć. Niemniej jest to w jakimś stopniu lekcja dla wszystkich, że tak jak często mówią trenerzy, że każdy mecz jest istotny, każda piłka jest istotna i każdy punkt jest istotny. To nie jest tylko błahe gadanie, bo jak się okazało, życie sprawiło taką, a nie inną sytuację i tej jednej piłki, jednego punktu nam zabrakło. Tak, my oczywiście cały czas możemy gdzieś z tyłu głowy mieć ten żal, że były szanse, była dobra forma, było dobre przygotowanie, więc wszyscy w Rzeszowie liczyli na ten najwyższy sukces, ale patrząc na no, krótkie doświadczenie, jeśli chodzi o historię klubu Developers Skyres Rzeszów, jest to największy sukces w historii zespołu, niewątpliwie, bo jest to po raz pierwszy tytuł wicemistrza Polski, więc będzie co atakować za rok. Poza tym te pierwsze dwa miejsca to jest Liga Mistrzów, więc to już też jest skok jakościowy, promocyjny i to są też kolejne duże wyzwania na przyszły sezon. Oczywiście, natomiast troszkę chciałbym na to wszystko spojrzeć szerzej i nie ograniczać tego do tego, że jest nam żal. No, my jesteśmy naprawdę szczęśliwi z tego sezonu, bo wydaje mi się, że pokazaliśmy kawał dobrej siatkówki i wstydu w Europie również nie zrobiliśmy jako zespół. Patrząc na to, być może przed sezonem, to ten srebrny medal bralibyśmy w ciemno. Oczywiście żal jest teraz, dlatego że byliśmy świadkami, jak ten nasz zespół dojrzewa, jak się rozwija tak naprawdę z meczu na mecz i jak z meczu na mecz gra coraz lepiej. Także pod tym względem możemy mówić, że jest to jakiś tam drobny, delikatny żal, że nie mogliśmy spróbować o ten medal złoty zawalczyć. Natomiast podsumowując cały sezon i to, jak graliśmy w tym roku poprzez Puchar CF, Ligę, Puchar Polski, to myślę, że naprawdę możemy być bardzo dumni z zespołu, z tego, jaką dziewczyny wykonały pracę, jaką sztab wykonał pracę, jaką cały klub wykonał pracę. No i ta nasza postawa w tym sezonie zaowocowała tym, że będziemy mieli szansę zagrać w kolejnym, daj Boże, że do tego dojdzie, europejskim formacie, mianowicie w Lidze Mistrzyń i tam również postaramy się nie być tłem dla mocnych zespołów włoskich czy tureckich i walczyć, tak jak walczyliśmy w tym roku w Pucharze CEF. No, w tym roku walka była fantastyczna i powiedzmy sobie szczerze, no zespół nie miał zbyt dużo szczęścia, jeśli chodzi o losowanie, bo trafił naprawdę mocne zespoły i to ten puchar to wcale nie była taka przebieżka spokojna, lekka i łatwa, wprost przeciwnie, to były duże wyzwania, a zespół sprostał. Zresztą to widać było w meczu rewanżowym z drużyną włoską, która dostała solidne lanie na Podpromiu, no i w zasadzie ten złoty set tylko pozbawił nas awansu do kolejnej rundy. No tak, to prawda. Natomiast no, na samo losowanie to ja nie jestem człowiekiem, który narzeka, więc nie chciałbym narzekać na to, tym bardziej, że nie mam na to żadnego wpływu, więc dyskusja na ten temat chyba też nie ma większego sensu. Jest jak jest, takie jest życie. No, jeżeli chce się wygrywać i zdobywać mistrzostwa, zdobywać złote medale, to trzeba wygrywać z najlepszymi. Ja się cieszę, że mogliśmy stanąć naprzeciwko takiego zespołu jak Bustar Fizjo, czy wcześniej zespół z Miluzy, bo to są topowe zespoły europejskie i fajnie było po prostu zmierzyć się i zobaczyć, gdzie jest nasza siatkówka, gdzie jest nasz zespół na ich tle. Myślę, że te mecze dały nam bardzo dużo doświadczenia pod względem samego podejścia i tego, że jesteśmy naprawdę niedaleko tych zespołów, albo czasami nawet ich wyprzedzamy i dało nam taką mocną siłę mentalną w lidze, także w lidze i w pucharze, także ja patrzę na to tylko i wyłącznie pozytywnie. Panie trenerze, to ja teraz słowo żal zamieniam na inne słowo, na słowo niedosyt i chciałbym na moment zatrzymać się przy finale Pucharu Polski, bo wiemy już, że nie będzie możliwości do rewanżu, nie będzie szansy na rewanż, na zwycięstwa z Chemikiem Police. Pamiętamy ten cudowny mecz w Policach, kiedy w zasadzie w sytuacji beznadziejnej odwrócone zostały losy meczu i drużyna Developersu nie tyle, że podniosła się z kolan, co sromotnie zlała policzanki w ich własnej hali, wygrywając wtedy sensacyjnie, bo po tych dwóch pierwszych setach wydawało się, że jest już pozamiatane, jest po meczu 3-2. Później mamy powtórkę, finał Pucharu Polski i tutaj sytuacja odwrotna. Wydawało się, że już wszystko macie w swoich rękach, że ta piłka jest po naszej stronie, że będzie ten puchar. Paru piłek jednak zabrakło i jeśli nie żal, to myślę, że niedosyt jednak z tego pucharu jest. No tak, to prawda. Jeżeli chodzi o Puchar Polski, to niedosyt był bardzo duży i myślę, że w jakimś stopniu jest on cały czas, bo myślę, że tam naprawdę to detale decydowały o tym, dlaczego my ten mecz przegraliśmy. Tam pojedyncze akcje naprawdę
myślę, że w ogóle mecz był piękny. Myślę, że to był piękny finał i bardzo emocjonujący i ta siatkówka stała na naprawdę niezłym poziomie. No i na pewno szkoda, bo już tak naprawdę prawie, że dotykaliśmy tego pucharu, natomiast no, jak to w sporcie bywa, trzeba postawić kropkę nad i tą ostatnią akcję skończyć. Niestety nam się to nie udało i to Chemik się cieszył z pucharu, natomiast z całej postawy w tym turnieju, też z przygotowań do tego turnieju, z tego, że graliśmy z mocnym rywalem w półfinale, że daliśmy radę, że później postawiliśmy się Chemikowi i myślę, że momentami byliśmy naprawdę lepszym nawet zespołem. Niemniej jednak, no tak jak wspomniałem, trzeba skończyć tą ostatnią piłkę i żałujemy, że nam się to nie udało. Niemniej no trzeba patrzeć do przodu, już nie ma czasu, nie było czasu po finale płakać nad rozlanym mlekiem, bo przed nami był zespół Bielska w playoffie i do tego meczu się już szykowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to będzie dla nas ciężki mecz, szczególnie po tym przegranym finale, gdzie jeszcze to rozżalenie było dość duże i ten niedosyt. Natomiast tak jak mówię, staraliśmy się patrzeć do przodu i ustawić sobie następny cel, którym było po prostu walka jeszcze raz z Chemikiem i próba rewanżu. To są sytuacje, które na pewno pozwolą wyciągać wnioski, pozwolą na dalszą analizę w pana trenerskiej karierze. Natomiast bardzo ważne jest to, co pan powiedział przed momentem, że ta sytuacja, która zdarzyła się w tym roku po raz pierwszy w historii, pokazuje właśnie, jak ważne były poszczególne mecze, jak ważne były poszczególne sety i tutaj detale zdecydowały o tym końcowym rozdaniu. Również te właśnie detale zdecydowały, że Puchar Polski pojechał do Polic, a my nie mieliśmy już szansy na rewanż. No tak, natomiast tak chyba jak konfrontują się dwa wyrównane zespoły, to chyba te detale właśnie przeważają tą szalę zwycięstwa. No, nam naprawdę tam brakło bardzo minimalnie do tego, żebyśmy to my się cieszyli z pucharu. No niemniej jednak przegraliśmy ten mecz, także wyciągnąć wnioski oczywiście to łatwo się mówi i zawsze każdy tak mówi, natomiast myślę, że to też była dla nas wielka lekcja kolejna w tym sezonie, która miała nas przygotować do grania o najwyższe cele w lidze już, bo ta liga nam wtedy tylko została do tego, żeby złoto mieć w Rzeszowie. Natomiast no, nie było nam to dane, no jakby siła wyższa o tym zdecydowała, ale wierzę w to, że dla wielu z tych dziewczyn, dla nas jako dla sztabu, dla klubu, to będzie kolejny taki jakościowy kop do przodu, bo myślę, że zrobiliśmy ten krok jakościowy bardzo w przód w wielu aspektach. Panie trenerze, to teraz zostawiamy z tyłu słowa żal, słowa niedosyt i przechodzimy do słowa sukces. Więc raz jeszcze podkreślmy, to jest największy sukces w historii klubu, w historii zespołu. To są srebrne medale, to jest tytuł wicemistrza Polski, to jest udział w Lidze Mistrzów, więc proszę przyjąć w tym momencie od nas wszystkich wielkie gratulacje dla sztabu, dla zarządu, przede wszystkim dla zawodniczek, które ciężko walczyły, które w tym sezonie dokonały rzeczy naprawdę wielkiej, przegrywając tylko w jednym spotkaniu plusligowym. 21 zwycięstw na 22 rozegrane spotkania. Naprawdę to jest sukces ciężko wywalczony, ciężko zapracowany i wielkie słowa uznania i gratulacje nie tylko od redakcji sportowej Radia Centrum, ale przede wszystkim od licznej rzeszy kibiców, którzy na wieść, że będzie pan gościem dzisiejszego wydania Areny Centrum, zasypywali nas telefonami, mailami, właśnie z gratulacjami, z życzeniami, żeby wytrwać, przetrwać i w przyszłym roku mieć kolejny cel. Jest takie stare porzekadło, że lepiej jest atakować niż bronić, więc myślę, że przyszły rok to będzie kolejne wyzwanie, bo to nie wy będziecie bronili tytułu mistrza Polski, tytułu, ale będziecie atakować, żeby ten tytuł zdobyć. No jasne, no ja bardzo dziękuję za gratulacje wszystkim, bo dla nas jest to naprawdę bardzo istotne. Mówię, z perspektywy sezonu jesteśmy bardzo dumni z tego, czego dokonaliśmy. 21 zwycięstw na 22 spotkania, to myślę, że świadczy samo przez się, natomiast mnie jako trenera najbardziej cieszy to, że chyba w żadnym meczu nie zeszliśmy poniżej jakiegoś poziomu, jeżeli chodzi o jakość sportową. A to nie było łatwe, dlatego że jednak, jak wiemy, grając w pucharach, wiele zespołów miało problemy, żeby utrzymać stabilną formę w lidze. Natomiast wydaje mi się, że nam się to udało i to jest też wielki sukces całego zespołu i z
tego powodu bardzo, bardzo się cieszymy. To teraz pozwoli pan, panie trenerze, że zajrzę na moment do pana kuchni, do pana szatni. Chciałbym, żebyśmy przez momencik opowiedzieli naszym słuchaczom, jak wyglądał kontakt z zawodniczkami do momentu, kiedy ta decyzja zarządu PLS nie została podjęta, w jaki sposób one dbały o swoją formę, w jaki sposób podtrzymywały możliwość dalszej gry, gdyby rozgrywki zostały wznowione. No kiedy dowiedzieliśmy się, że mecz z Bielskiem jest odwołany, chyba to było w piątek, teraz proszę mi przypomnieć datę, chyba to był 12 marzec albo 13, bo mecz miał być w sobotę, nie pamiętam w tej chwili, tak. Dwa tygodnie temu dokładnie to było. No podjęliśmy decyzję, że rozjeżdżamy się do domu, że sytuacja wygląda na tyle poważną, że nie będziemy ryzykować ani swoim zdrowiem, ani zdrowiem kogokolwiek w klubie, więc tutaj wspólnie z całym sztabem podjęliśmy decyzję, że rozjeżdżamy się do domu. Oczywiście, no, czekaliśmy na tą informację oficjalną z ligi, jaki będzie finał rozgrywek. I staraliśmy się jakoś tam dbać o formę. No tutaj zespół był w stałym kontakcie z naszym trenerem od przygotowania, doktorem Arturem Płonką i dziewczyny na tyle, na ile była oczywiście możliwość, to starały się w domu pracować, no ale nie muszę chyba nikomu mówić, że te możliwości są bardzo ograniczone. Natomiast na tyle, na ile się dało, no staraliśmy się tą dyspozycję podtrzymać, natomiast im dłużej trwała tym ta przerwa, tym wydaje mi się, że powrót do grania no, oddalał się jeszcze bardziej, więc chyba dobrze, że taka decyzja została podjęta i tyle. No tak naprawdę to te dni wyglądały każdy tak samo. No wstawaliśmy i na tyle, na ile byliśmy w stanie pracować w domu, to pracowaliśmy, natomiast no, szału nie było. Tak jak się dało, tak pracowaliśmy. A jak wygląda sytuacja teraz po rozstrzygnięciach, po decyzji Rady Nadzorczej, po decyzjach zarządu? Bo wiemy, że generalnie większość kontraktów obowiązuje bądź do połowy maja, bądź nawet do końca maja, niektóre nawet do czerwca. Rozgrywek już nie ma, liga została zakończona, więc co stało się w klubie? Są jakieś teraz dyspozycje indywidualne, że jest jakiś, nie wiem, okres roztrenowania, coś się ma jeszcze wydarzyć, czy po prostu sezon został zakończony i czekacie na rozmowy dotyczące kontraktów i wznowienia rozgrywek w przyszłym sezonie? No na ten moment sezon został zakończony. No ciężko mówić o jakimś roztrenowaniu, tym bardziej, że rząd daje coraz większe obostrzenia, jeżeli chodzi o zgromadzenia, więc no nie mamy teraz możliwości nawet powrotu do klubu i wspólnej pracy, bo był taki pomysł, jeszcze tak jak mówię, w momencie, kiedy się rozjeżdżaliśmy do domów, to miała to być taka tygodniowa przerwa i zdając sobie sprawę, że między końcem rozgrywek a początkiem następnych to jest około 5 miesięcy, więc 5 miesięcy bez siatkówki, oczywiście dla tych siatkarek, które nie są w reprezentacji, no to jest to ciężkie i przede wszystkim problematyczne, jeżeli chodzi o zdrowie, więc chcieliśmy jakiś tam okres roztrenowania zrobić, jeszcze potrenować z piłką. Natomiast, no tak jak mówię, no sytuacja, która się rozwija w złą stronę, jest taka, jaka jest. Na ten moment wszelkie treningi, jeżeli chodzi o wspólne wszelkie treningi z piłką, zakończyliśmy. Co będzie za tydzień, za dwa, no nie jestem w stanie na to pytanie w tym momencie odpowiedzieć, bo tego nie wie minister zdrowia, to tym bardziej ja nie wiem, więc będziemy czekali, jak sytuacja się będzie rozwijać i wtedy będziemy podejmować jakieś decyzje. Na dzień dzisiejszy, na ten moment sezon został zakończony. To panie trenerze, to teraz wracamy do sportu, bo oczywiście na sprawy zdrowotne nie mamy żadnego wpływu, możemy tylko uważnie obserwować i stosować się do zaleceń. Wydaje się, że po odwołaniu olimpiady, po odwołaniu różnych spotkań Ligi Narodów, spotkań reprezentacji, ta przerwa od siatkówki będzie chyba najdłuższa w historii rozgrywek. No z bólem serca muszę przyznać rację i mnie to boli chyba jeszcze bardziej niż pana. Dlatego, że ja w domu jest mi bardzo ciężko wysiedzieć i nie ukrywam, że z każdym dniem jest mi coraz gorzej i coraz trudniej. No natomiast tak jak rozmawialiśmy, no nie mamy na to wpływu. Miejmy nadzieję, że liga ruszy, bo to jest najważniejsze w tym momencie, że nie będzie jakiegoś roku przerwy, bo no ale to wszystko jest uzależnione od tego, jak ten wirus będzie się dalej rozprzestrzeniał, czy uda się nam go opanować. Miejmy nadzieję, że tak i miejmy nadzieję, że normalnie w sierpniu wrócimy do treningów i będziemy się szykować do startu kolejnego sezonu, bo
Wiemy, że nic nie wiemy na ten moment, także Igrzyska Olimpijskie przełożone, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przełożone, wszelkiego rodzaju gale KSW czy gale bokserskie przełożone bądź odwołane, więc no ciężko gdybać w tym momencie. No ja mam nadzieję, że tutaj uporamy się z sytuacją, jaka ma miejsce i w sierpniu wrócimy do treningu. To ponieważ z naszej anteny radiowej zawsze bije pozytywna energia, zawsze biją pozytywne informacje, to oczywiście trzymamy się tej wersji, że wszystko skończy się szybko i dobrze, a wtedy otrzyma pan wraz z trenerem Antigą duży komfort pracy, bo tak, zawodniczki będą wyleczone, bez urazów, które mogą trafić się w okresie wakacyjnym i praktycznie od razu będą mogły w pełni, w całym składzie przystąpić do okresu przygotowawczego. Tak więc będziecie mieli pełny skład, pełne możliwości na start ligi. No i tak do tego podchodźmy. No nawet jeżeli by tak nie było, to my zawsze jesteśmy pozytywni, więc dla nas problemy to są możliwości, więc staramy się tak na to wszystko patrzeć i w każdej sytuacji odnajdziemy się, myślę, bez problemu. Panie trenerze, bardzo niewiele informacji wychodzi na zewnątrz klubu, jeśli chodzi o kontrakty, jeśli chodzi o zawodniczki, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych zawodniczek, ale to jest zrozumiałe, bo wiemy, że wiele kontraktów, tak jak wspomniałem wcześniej, obowiązuje do maja, do końca maja, niektóre do czerwca i zresztą o tych spekulacjach normalnie mówiło się po zakończeniu fazy play-off. Teraz, kiedy tej fazy play-off nie ma, jest jeszcze marzec, wszyscy oczekują pełnych informacji. Kto zagra, kto odejdzie, no to jest jedna wielka niewiadoma. No jest to jedna wielka niewiadoma ze względu na sytuację, jaka ma miejsce. No ciężko w tym momencie rzucać nazwiskami i tak dalej, dlatego że nie wiemy, co się wydarzy jutro tak naprawdę. Kiedy liga ruszy, od kiedy podpisywać kontrakty. No na ten moment jest za dużo znaków zapytania. No tak jak klub poinformował, na ten moment jakby zakończył wszelkie negocjacje transferowe. No z prostej przyczyny, że nie wiemy, co się wydarzy jutro, więc na ten moment no tak to wygląda i ja tutaj żadnej Ameryki nie odkryję. Na ten moment w klubie, no jeżeli o to chodzi, nie dzieje się nic, także to nie myślę, że tylko w naszym klubie, ale i w większości klubów, albo we wszystkich nawet, bo wiemy, że Liga Włoska również stoi, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju negocjacje, Liga Polska myślę, że też. Także to na ten moment nie odkryjemy niczego nowego. No jest jak jest i czekamy na rozwój sytuacji, żeby móc zacząć działać na rynku. To jest sprawa jasna i zrozumiała, ale pan, panie trenerze, znając mnie i znając Radiocentrum, wie, że pan od pewnych tematów nie ucieknie i pewne spekulacje jednak w tym magazynie muszą się pojawić. Zacznę od informacji szalenie istotnej dla całości spraw, czy na przyszły sezon trener Bartłomiej Dąbrowski i trener Stefan Antiga będą pracować w klubie Developers Skyres Rzeszów? Jeżeli chodzi o trenera, no to mogę powtórzyć tylko to, co powiedział w tamtym roku, czyli że podpisał kontrakt 3-letni, co jest rzeczą jawną, więc mam nadzieję, że zostaje i chyba zostaje. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to ja mówię, za siebie mogę odpowiadać. Ja przedłużyłem kontrakt na kolejny sezon, także oczywiście to raz życie uczy, że nie ma co planować, bo jak wiemy, z planów różne rzeczy wychodzą, natomiast na ten moment i zostaję w Rzeszowie na sezon 2020-2021. No i to jest to, co chcieliśmy usłyszeć, co nas bardzo cieszy, panie trenerze. A więc jakieś informacje jednak z klubu już wychodzą, właśnie pojawiły się na naszej radiowej antenie. To jest świetna informacja dla kibiców, ale również świetna informacja dla zawodniczek, bo pamiętajmy, że wiele osób, które przychodzą do klubów siatkarskich, patrzy przede wszystkim, jak zarządzany jest klub, jaką ma pozycję i kto jest trenerem. To są te czynniki w pierwszej kolejności decydujące o tym, czy ktoś decyduje się na grę w konkretnym klubie. No mam nadzieję, że jest tak, jak pan mówi, że to są te główne czynniki i no chcieliśmy, żeby w tym roku ta stabilizacja była jak największa, żeby nie robić wielkich roszad czy wielkich zmian. Także mam nadzieję, że to się wszystko uda, tak jak zaplanowaliśmy i po prostu przystąpimy do sezonu tak, jak chcemy to zrobić. Panie trenerze, to troszkę teraz spekulacji, na które kibice, doskonale pan wie, szalenie czekają. Żeby nie było, że kogoś wyróżniamy, kogoś dajemy na pierwszy plan, kogoś na drugi, to zrobimy to w kolejności numerów na koszulkach. Z numerem jeden jest w pana drużynie Ali Franti, przyjmująca. Ona miała kontrakt roczny czy dwuletni? Roczny.
roczny. Czyli tutaj pod znakiem zapytania stawiamy jej pobyt w Rzeszowie na kolejny sezon? No pod znakiem zapytania, dlatego że na ten moment, tak jak mówię, no wszystko stoi. Ja bym troszkę skrócił to, dlatego że nie czuję się, że tak powiem, osobą upoważnioną do tego, żeby rozmawiać na temat kontraktów innych zawodniczek. Jasne. Ale powiem, że no my chcielibyśmy zostawić jak największą część tego zespołu. Także jeżeli mówię to, no to już sobie kibice i pan możecie odpowiedzieć na to pytanie. No chcemy zostawić jak największą część zespołu. Oczywiście zmiany jakieś będą, natomiast chcielibyśmy, żeby to były zmiany jak najmniejsze. To panie trenerze, to skrócimy tą rozmowę, ale też nie chcę... Mogę tylko powiedzieć, że kontrakt ważny, bo to też jest rzecz, która jest jawna. Tak. To ma Gabriela Polańska i Aleksandra Krzos, także to są dwie zawodniczki, które mają ważne kontrakty. A, rozumiem. Czyli tutaj już nie muszę w takim razie aż do tego numeru 20 robić analizy, ponieważ wszystkie pozostałe zawodniczki zakładam, że chcą zostać, czują się dobrze. Natomiast sytuacja, jaka wynikła, niezależna od klubu, powoduje, że trzeba czekać na rozwój sytuacji i dopiero będą te kontrakty negocjowane i dopiero będą kontrakty przedłużane. No tak, plus to, czy tak jak kiedyś chyba wspominałem na koniec ubiegłego sezonu, że tak jak mówię, no wiele rzeczy musi się zgrać. No po pierwsze jakby nasz pomysł, zawodniczki pomysł i zawodniczki plan na przyszłość, szczególnie prywatny, tak? No bo czy chcą zostać, czy mają jakieś inne plany, to też jest bardzo istotne i wtedy jak wszystkie strony się dogadają, no to wtedy będzie można mówić o podpisaniu kontraktu. No to jeśli mówimy o takich decyzjach prywatnych, to też musimy zapytać o jedną zawodniczkę, która od początku była z tym zespołem, która Liga po lidze walczyła z drużyną Developresu, osiągając kolejne szczeble rozgrywek. Kasia, kiedyś Warzocha, później Kasia Żabińska. Ona, z tego co pamiętam, miała ważny kontrakt z Developresem, natomiast właśnie został on zawieszony z uwagi na sprawy prywatne. Czy po tym sezonie ona w dalszym ciągu będzie zawodniczką Developresu, czy to jest kwestia ponownych rozmów, bo akurat w tym roku ten kontrakt wygasa? No jest to kwestia ponownych rozmów, dlatego nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie ani tak, ani nie, bo odpowiadając w ten i w ten sposób bym po prostu skłamał, więc wolę nie powiedzieć nic, bo rozmowy na, myślę, że się będą toczyły, natomiast w którą stronę to pójdzie, to nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. To ja przejdę w takim razie jeszcze do sztabu szkoleniowego. Zakładam, że takie osoby jak pani Paulina Perec, czy Artur Płonka, który odpowiada za przygotowanie motoryczne, czy Grzesiek Gomulec, który jest fizjoterapeutą, czy Mateusz Janik, to są osoby, które w dalszym ciągu są przewidywane do sztabu? No, myślę, mam nadzieję, no, z tego co mi wiadomo i to też jest chyba bardziej pytanie do trenera Antigi niż do mnie, bo to on jest naszym szefem, ale myślę, że tak, no bardzo byśmy chcieli, żeby ten sztab został niezmieniony. My się naprawdę bardzo dobrze czujemy pracując wspólnie i ta atmosfera w tym sztabie jest bardzo rodzinna, bardzo dobra, bardzo przyjacielska i też praca jest, wydaje mi się, wykonywana na bardzo wysokim poziomie, także nie chcielibyśmy tego zmieniać. W takim razie, jak wyobraża pan sobie dalszy kontakt z zawodniczkami, bo przyjdzie moment, że te obowiązujące kontrakty wygasną i pewnie no, będzie ta gorąca linia, bo one same będą chciały wiedzieć, na czym stoją. Również dla was będzie istotne, czy jest potrzeba poszukiwania nowych zawodniczek, czy jednak ten podstawowy trzon zostanie zachowany i zmiany będą kosmetyczne. Więc nawet nie patrząc teraz na epidemię koronawirusa, ale patrząc na daty poszczególnych kontraktów, kiedy możemy spodziewać się pierwszych informacji, że kontrakt został przedłużony, że negocjacje zostały zakończone pozytywnie? No pierwszą informację już panu podałem, że ja zostaję. Przecież to jest główna informacja. Nie, no to jest hit dzisiejszego programu, niewątpliwie. Ja oczywiście żartuję sobie. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. No to jest pytanie do prezesa klubu tak naprawdę. Wtedy, kiedy on będzie widział za stosowne, żeby podać to do opinii publicznej, i do wiedzy wszystkich innych. Ja nie umiem na to odpowiedzieć. Nie wiem, kiedy klub jakby wznowi rozmowy transferowe, kiedy zacznie ogłaszać przedłużane kontrakty. Po prostu nie wiem. Nie mam pojęcia. Patrzymy również na drużyny, które mogą pojawić się w przyszłorocznych rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet. Na ten moment szanse mają dwie drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca w pierwszej Lidze Kobiet. To jest drużyna Jokera Świecie i Unii Opole. Jak pan myśli, czy w tej obecnej sytuacji
będą prowadzone te procedury, żeby w miarę szybko rozstrzygnąć, która z tych drużyn spełnia wymagania Ligi Siatkówki Kobiet, bo wiemy, że tutaj nie chodzi nawet tylko o miejsce w tabeli, ale również o te wszystkie warunki, zaplecze, audyt i tak dalej, i tak dalej. No, mogę się tutaj tylko tak naprawdę pomóc tym, co mówił prezes Zagumny, tak? I jaki komunikat wydała Polska Liga Siatkówki, mianowicie, że te dwa zespoły będą przechodziły audyt i jeżeli oczywiście będą chętne do gry w Ekstraklasie, ja mam nadzieję, że będą chętne, bo ten powrót do awansów i spadków, jestem jego bardzo dużym zwolennikiem. Cieszę się, że nowa krew przysłowiowa wchodzi do ligi. Są to też na pewno bardzo fajne ośrodki. Z tego, co słyszałem, ośrodek w Opolu jest naprawdę bardzo ciekawym ośrodkiem, który się rozwija z roku na rok. O Świeciu wiem troszkę mniej, ale o Opolu dość sporo, także no nic, myślę, że to jest jakaś też kolejny krok dla ligi, jak te nowe ośrodki będą wchodzić i dla siatkówki w Polsce. No, ja akurat drużynę z Opola pamiętam chociażby z ostatnich akademickich mistrzostw polskich, które rozgrywane były w obiektach Politechniki Rzeszowskiej, a gdzie również miałem okazję pana spotkać, bo pan również na te akademickie mistrzostwa zaglądał i podglądał grę tych zawodniczek, które przecierają szlaki, które próbują się dobić do drużyn Ligi Siatkówki Kobiet. No i tamte Opolanki pokazały się z dobrej strony. No tak, z tego co pamiętam, chyba zdobyły mistrzostwo nawet, prawda? Tak. No, także myślę, że fajnie, bo tu jest połączone i sport, i studia, także jest to też bardzo ciekawe i mówię, taki ośrodek jest potrzebny w siatkówce i miejmy nadzieję, że chociaż tam chyba pierwszeństwo ma Świecie z tego, co kojarzę, tak, bo tak. To były mistrzostwo ligi i dopiero w drugiej kolejności jest Opole. Nie wiem, jakie jest stanowisko Świecia, czy oni chcą przystąpić do tego audytu, czy też nie, natomiast ja trzymam mocno kciuki za Opole, bo myślę, że to jest fajne miejsce i dobrze, jakby się pojawiły w LSK. No, jeśli chodzi, panie trenerze, o siłę ligi, czy o siłę zespołów, które będą starały się do tej ligi wejść, to tutaj znowu niestety musimy wrócić do tej epidemii koronawirusa, bo teraz sytuacja wielu klubów uzależniona będzie od tego, jakich ma sponsorów, a przede wszystkim sponsorów z jakiej branży, bo nie ukrywajmy, są firmy, które się doskonale rozwijają i za 2-3 miesiące będą miały sporą ilość środków na koncie, ale będą firmy, które będą zbliżały się do upadłości, czy będą zmuszone do maksymalnego cięcia wydatków i to wszyscy mówią od piłki nożnej przez siatkówkę, koszykówkę, że to się szeroko odbije na drużynach. No może tak być. No tutaj nie ma co ukrywać, że sytuacja przez tego wirusa jest taka, a nie inna i wiele branż może upaść. Gospodarka będzie w kryzysie, ekonomia również, także no, ja mam nadzieję, że nie dotknie nas to aż tak bardzo. Mamy naprawdę bardzo silnego sponsora, właściciela w postaci firmy Developress i no ja mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, bo to byłoby z ogromną stratą dla siatkówki i mam nadzieję, że przetrwamy to razem i wszystko będzie okej i ten kryzys nie potrwa tak długo, bo no i mówię, im dłużej to będzie trwało, tym niestety tym gorzej. Także miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że sytuacja na tyle uda się opanować, że za moment wszystko wróci w miarę do normy, bo do tego, jak było przed, myślę, że będzie na to potrzeba więcej czasu, natomiast no, im dłużej ten kryzys trwa, tym większe problemy. No ja mam nadzieję, że nasz właściciel jest kolosem, bo tak mi się wydaje, że jest i nie będzie żadnych problemów. Natomiast no, tak jak mówię, to dopiero będziemy mogli ocenić po tym, jak uda się opanować pandemię. Panie trenerze, to pod koniec dzisiejszej audycji wróćmy podobnie do całej Ligi Siatkówki Kobiet. Czy kiedykolwiek w swojej karierze trenera spotkał się pan z taką sytuacją, jaka dotknęła w tym sezonie Wisłę Warszawa? Bo to jest przypadek szczególny. Ja, mówiąc szczerze, jak sięgam pamięcią, to nie pamiętam rozgrywek, żeby takie spotkania w tej formie były rozgrywane, do jakich zmuszona została Wisła Warszawa. No, nigdy mnie to nie spotkało, natomiast też przypomnę, że nie jestem aż tak bardzo długo, także moje doświadczenie jest ogromne w pracy trenerskiej, natomiast mam nadzieję, że nigdy też mnie nie spotka, a tym większą mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał być w środku takiej sytuacji, więc
No mnie było bardzo, bardzo przykro, bo no to nie była, myślę, dla ani dla zawodniczek specjalnie miła sytuacja, natomiast dla nich też wielki szacunek za to, że na te mecze jeździły, walczyły i tyle, ile mogły, dawały z siebie. Natomiast no taka sytuacja wydaje mi się, że chyba nie jest potrzebna siatkówce w Polsce, natomiast no taka się wydarzyła, trzeba z niej wyciągnąć wnioski, jakąś lekcję i uczyć się na niej. No miejmy nadzieję, że ten klub, który też, o którym teraz trochę niektórzy się śmieją, niektórzy mówią źle, ale też przypomnę, że to był klub, który wygrywał regularnie rozgrywki pierwszej ligi, albo był pierwszy bądź drugi, więc to nie jest też klub z przypadku, to jest też klub, który powstał, który coś wygrywał w pierwszej lidze, gdzie grały bardzo dobre siatkarki i też uważam, że w stolicy siatkówka na najwyższym poziomie jest potrzebna i mam nadzieję, że ten klub totalnie nie zginie, natomiast no ważne jest, żeby wyszedł z tych swoich problemów, które ma i miejmy nadzieję, że tylko już na jasną stronę będzie to wszystko przechodziło. No właśnie, bo z jednej strony, jeśli ktoś był zmuszony w tej drugiej fazie sezonu grać z zespołem Wisły Warszawa, to nawet to nie były sparingi. To trudno nazwać te spotkania, które się odbywały, co to było tak naprawdę, ale z drugiej strony trzeba oddać cześć i szacunek zawodniczkom, że w takiej sytuacji, w jakiej się znalazły, dograły tą ligę do końca i to spowodowało, że drużyna nie została relegowana z ligi, że nie zostały narzucone walkowery, tylko sportowo dobrnęły do końca. Ja mogę, mówię, mówić za siebie i za swój zespół. No, my grając z Wisłą podeszliśmy do tego meczu tak jak podchodziliśmy do każdego innego. Być może stąd też była ta nasza siła i to, że nie mieliśmy wpadek w tym sezonie. No, my szanowaliśmy naprawdę każdego przeciwnika. Wiedzieliśmy, że to jest zespół, z którym chcemy wygrać 3 punkty. Chcemy go ograć i mówiąc szczerze, no tak podchodziliśmy do każdego przeciwnika, natomiast absolutnie nigdy z jakąś taką nonszalancją czy brakiem szacunku do zespołu z Warszawy przynajmniej z naszej strony nie było i my taki mamy styl po prostu pracy, no szanujemy zespół, szanujemy ludzi, którzy pracują u przeciwnika, szanujemy zawodniczki, które tam grają i pokazujemy to tym, że przygotowujemy się na ten zespół najlepiej jak potrafimy. Panie trenerze, to teraz tak bardzo subiektywnie, bo każdy ma swoje przemyślenia, każdy ma swoje spostrzeżenia. Która drużyna w tym roku, w tym sezonie w Lidze Siatkówki Kobiet zaskoczyła pana i to bardzo na plus, a która trochę pana rozczarowała? Myślę, że bardzo pozytywnie Legionowo w tym roku, natomiast też nie mogę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony, dlatego że wiedziałem, jaki trener będzie tam pracował, którego znam dość dobrze i bardzo szanuję trenera Kiapiniego. Mogłem z nim chwilę współpracować, więc wiem, że do pracy z młodymi zawodniczkami, do pracy technicznej, do rozwoju zespołu jest to fantastyczny człowiek. Oprócz tego też siatkarki, które tam grały w tym roku, to też nie są anonimowe, bo jedna z nich grała u nas w zespole, inne grały w lidze w innych klubach, także połączenie tych młodych dziewczyn z troszkę bardziej doświadczonymi plus nowe zawodniczki takie jak Fidon Leble czy Oliveira Souza, no to wniosły fajną jakość do tej ligi, fajnie się ten zespół oglądało, grały bardzo ambitnie, zostawiały serce na boisku, rozwijały się też w trakcie sezonu, bo to też warto podkreślić, że to był zupełnie inny zespół, ten, który grał z nami inaugurację ligi, zupełnie inny zespół grał z nami w półfinale Pucharu Polski. Także uważam, że to jest zespół, który naprawdę zasłużył na tą lokatę, a myślę, że mógłby jeszcze sporo namieszać w playoffach i żałuję, że te playoffy, mówię, nie zostały rozegrane, myślę, że było wiele jeszcze ciekawych rozstrzygnięć. Natomiast na minus chyba troszkę ta Wisła Warszawa mimo wszystko, ale to bardziej pod względem tym, co się wydarzyło, niż typowo sportowym. Natomiast tak jak mówię, no ja staram się szukać pozytywów, na negatywy staram się nie zwracać uwagi, a szczególnie na negatywy w innych klubach, bo to nie jest moja sprawa. No, ja wolę mówić tak, jak mówimy, konwencja programu jest pozytywna, więc mówmy o pozytywach.
Panie trenerze, kiedy mieliśmy okazję w trakcie poprzednich rozmów rozmawiać o innych zespołach, pan zawsze podkreślał, że owszem, to jest sport zespołowy, ale są sytuacje, gdzie ta jedna, czasem dwie zawodniczki robią różnicę w drużynie. Czy na potwierdzenie tej teorii jest chociażby sytuacja ŁKS Łódź czy Grota, które w tym sezonie, przypomnijmy, zdobyły 38 i odpowiednio 43 punkty przy 59 i 60 drużyny z Rzeszowa i Polic? Analizując to totalnie z boku, no myślę, że to dwa różne problemy w cudzysłowie dotknęły i ŁKS, i Budowlanych. No Budowlanych, myślę, że ta sytuacja z Charlotte Lace nie pomogła, na pewno. Ten zespół grał w kratkę, ale też jakby miał bardzo dużo kontuzji i myślę, co z tego wynika. Zespół ŁKS-u grał w Lidze Mistrzyń, ten skład być może był troszeczkę węższy niż chociażby u nas czy w Chemiku Police. Też te siły musiały się rozkładać, plus rozsada z trenerem. Ten zespół też dojrzewał, bo ŁKS grał coraz lepiej też z meczu na mecz. Jak miały możliwość takiego treningu ze sobą, nie było to mecze sobota, środa, w tym systemie grane, to ten zespół naprawdę grał coraz lepiej. No co do Budowlanych, też wydaje mi się, że ten zespół w playoffie grałby lepiej. No niemniej jednak, no liga zakończyła się wtedy, kiedy się zakończyła i te kontuzje plus ta sytuacja z Charlotte, no na pewno im nie pomagały. To po tym, co pan mówi, panie trenerze, to doskonale widać, jak szalenie ciekawe play-offy były przed nami. Tam naprawdę walka od pierwszej do ostatniej minuty na wszystkich poziomach, no, wisiała w powietrzu. Myślę, że tak. Okej, my, nasz zespół i Chemik Police, patrząc na punkty, no, odskoczyliśmy rywalom. Natomiast te zespoły 3, 4, 5, 6, 7, nawet bym powiedział 8, no walczyły cały czas i każdy z każdym tam mógł tak naprawdę wygrać i urywać punkty. My też przecież i Chemik traciliśmy punkty z Bydgoszczą czy z Legionowem, prawda? Więc też to nie były łatwe spotkania. Trzeba było naprawdę w tym roku grać na maksimum swoich możliwości, żeby nie łapać wpadek, nie tracić punktów i cieszy to, że nam się to udało, natomiast niżej była walka tak naprawdę o play-offy. Ostatnie mecze decydowały o tym, kto się w tej ósemce znajdzie i myślę, że pod tym względem ta liga była bardzo emocjonująca i bardzo ciekawa. A dzięki temu myślę też, że i rozwój sportowy był u zawodniczek, bo jak się gra w każdym meczu o coś, trzeba walczyć o każdą piłkę, każdy punkt, no to ten rozwój sportowy też przychodzi i zespół dojrzewa. Tak, to prawda. Panie trenerze, w takim razie zbliżając się do końca dzisiejszej audycji, wróćmy raz jeszcze do drużyny Developers Skyres Rzeszów, zakładając, że te sytuacje zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, jednak przeminą, sytuacja się unormuje. Znając zawodniczki, znając ich podejście, znając ich zaangażowanie i ma pan wiedzę, która chce w Rzeszowie zostać i kontynuować swoją karierę, patrząc na decyzję zarządu, patrząc na wasz sztab trenerski, nawet nie chcę powiedzieć, czy ma pan nadzieję, czy jest pan przekonany, że uda się zbudować na tyle silny zespół, który w roku, czy w lidze 2020-2021 walczyć będzie o tytuł mistrza Polski i rozgrywał będzie fantastyczne pojedynki w Lidze Mistrzyń? No ja myślę, że tutaj mogę obiecać, że będziemy robić wszystko, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski. Ja uważam, że klub i kibice przede wszystkim zasługują, żeby w Rzeszowie była siatkówka na najwyższym poziomie i z tego, co wiem, zarząd również tego chce, także wszyscy tego chcemy wspólnie i będziemy robić wszystko, żeby ten zespół był jak najmocniejszy i bijący się o złoty medal i w Lidze Mistrzów również, żeby grał piękne mecze. I do tego będziemy na pewno dążyć. Panie trenerze, to teraz szansa na kilka słów już typowo dla kibiców, którzy w tym roku bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Developersu. Notowaliśmy kilka rekordów hali, jeśli chodzi o frekwencję i no, strach się bać, co by się działo w tych playoffach, bo zainteresowanie było ogromne. To już nie tylko Rzeszów, to cały region zjeżdżał oglądać spektakle siatkarskie Developersu Skyres Rzeszów, więc w pana osobie myślę, że warto skierować kilka słów do kibiców. Ja mogę
bardzo podziękować naszym kibicom za to, jakim wsparciem nas obdarzyli w tym roku, zaufaniem, ale dobrym słowem również i dopingiem, bo patrzymy wszyscy przez pryzmat tego, że biliśmy rekordy pod względem frekwencji na hali, ale nasi kibice byli z nami i we Francji, i we Włoszech, jadąc busem, jadąc całą noc, kilkanaście godzin, zrywając się z pracy, zrywając się ze szkoły. To nie jest normalna sytuacja, nie jest tak zawsze. Nasi kibice byli z nami na każdym wyjeździe, nawet tych najdalszych, także za to jesteśmy im bardzo wdzięczni. Jak usłyszeliśmy sytuację, że mecz z Bielskiem odbędzie się bez kibiców, kiedy on jeszcze nie został odwołany, to pierwszą reakcją było to chyba i bez trenerów, bo nie wyobrażaliśmy sobie grać bez kibiców. To sport traci w ogóle sens, a szczególnie grać dla takich kibiców, jacy są w Rzeszowie, to jest ogromny zaszczyt, ogromny honor, ale też ogromna mobilizacja, bo jest to kibic wychowany na siatkówce, jest to kibic, który zna smaki złotych medali i musieliśmy temu sprostać i to nas mobilizowało i napędzało. Ja mam nadzieję, że kibice będą nas wspierać w przyszłym sezonie tak samo albo jeszcze bardziej. My zrobimy wszystko, żeby grać jak najlepiej, żeby byli z nas dumni. Mam nadzieję, że są z nas dumni. Myślę, że też i my jesteśmy wobec kibiców w porządku, bo zawsze przybijemy piątkę, porozmawiamy i jesteśmy normalni, także myślę, że ta współpraca na linii kibice, drużyna wygląda bardzo dobrze i bardzo bym chciał, żeby oni dalej nas wspierali, dalej byli z nami, dalej za nami jeździli i przeżywali z nami wspaniałe sukcesy. Ja im dziękuję bardzo mocno za to, co nam dali w tym sezonie. Żałuję, że nie daliśmy im w tym roku złotego medalu, bo oni na ten złoty medal zasługują bardzo. Natomiast co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią, i wierzę, że w końcu zawiesimy złote medale na swoich szyjach, ale i na ich szyjach. Ja jeszcze bardzo chciałbym podziękować też osobom, o których się mówi mało, ale są bardzo ważne i też korzystam z Państwa anteny, mianowicie wszystkim pracownikom hali pod promie, dlatego że oni zawsze byli bardzo pomocni wobec nas. To są ludzie, którzy są w cieniu, którzy przygotowują nam codziennie halę do treningu i zawsze wobec nas są bardzo życzliwi i ich wsparcie czujemy codziennie. Tak naprawdę ten sukces jest również ich sukcesem i za to jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ja w imieniu kibiców, panie trenerze, dziękuję za te piękne słowa, a jednocześnie życzę panu, całemu sztabowi, wszystkim zawodniczkom, żeby ten trudny dla wszystkich okres przetrwać w zdrowiu i fizycznym, i w zdrowiu psychicznym, żeby z nowymi siłami przystąpić do rozgrywek 2020-2021. No bardzo dziękuję i myślę, że tego odpoczynku w tym roku będzie aż znacznie, także ja już, że tak powiem, się rwę do pracy, natomiast tak jak mówię, tak jak nie jestem fanem biegania, tak co drugi dzień biegam i mama się moja puka w czoło, co ja robię, bo wie, że nie przepadam za tym, natomiast już mnie tak ciągnie do sportu, tak mi brakuje zapachu hali, tak mi brakuje kibiców, tak mi brakuje zespołu, piłki, sztabu, po prostu tęsknię, mówiąc najbardziej po ludzku, i mam nadzieję naprawdę wielką, że to się jak najszybciej skończy, bo dłużej w domu już nie przetrwam. Panie trenerze, trzymamy kciuki za to wytrwanie, za to przetrwanie. Przypomnę, gościem dzisiejszej audycji Arena Centrum był trener drużyny Developers Skyres Rzeszów. Trener, który przedłużył kontrakt na sezon 2020-2021. Bartłomiej Dąbrowski. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam pana redaktora. Pozdrawiam pana redaktora Smole, którego nie ma dzisiaj. I pana zza szyby pozdrawiam bardzo serdecznie. Też pomachał, też się uśmiechnął. Do miłego zobaczenia i myślę, panie trenerze, że możemy się umówić, że nawet nie tyle na początek sezonu, ale w momencie, kiedy będzie pan już dysponował pełnym składem, wrócimy do rozmowy i porozmawiamy sobie o celach, o zawodniczkach, które zostały w zespole. No ja również mam taką nadzieję i przede wszystkim mam nadzieję, że spotkamy się na żywo. Bardzo byśmy tego chcieli. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.